Lidia Bęben jest w studiu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły. To oznacza lekcje live dla uczniów szkół podstawowych z języka polskiego. A co będzie tematem dzisiejszej lekcji, powie już sama pani Lidia. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Wielkie uczucia, bo dalej romantyzm, czyli miłość, zdrada, kara, czyli Świtezianka Adama Mickiewicza, a dalej Reduta Ordona. Zapraszam. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie na naszej lekcji języka polskiego. Kontynuujemy rozważania o romantyzmie, o twórczości Adama Mickiewicza. Dzisiaj Świtezianka, ballada Adama Mickiewicza oraz Reduta Ordona. Już może teraz zapowiem, że za tydzień największe dzieło, epopeja narodowa Pan Tadeusz. Natomiast dzisiaj te dwa utwory, jakże ważne, jakże wielkie, myślę, że bardzo ciekawe. Postaram się Was również przekonać do tej twórczości. Oczywiście są to lektury obowiązkowe, mogą się pojawić na egzaminie, dlatego też je sobie dzisiaj omawiamy. Zacznijmy od Świtezianki. Świtezianka, jak już wspomniałam, jest balladą. Pochodzi z tomu Ballady i romanse, który ukazał się w 1822 roku. Już kiedy robiliśmy sobie taki wstęp o romantyzmie, ja wspominałam właśnie o tym fakcie. Rok 1822 to data przyjęcia, przyjmuje się, że właśnie od tego roku zaczął się romantyzm w Polsce. Także to wydanie ballad i romansów jest ważnym wydarzeniem w polskim romantyzmie, ale ważnym również dlatego, że dał początek samej balladzie jako gatunkowi literackiemu. Po prostu ballada od tego czasu zaczęła się rozwijać w polskiej literaturze. Mickiewicz niejako wprowadził ją do naszej literatury. Ballady i romanse to również taki manifest polskiego romantyzmu, ważna data w historii literatury. Ballady to w ogóle takie utwory, gdzie świat ten rzeczywisty, ludzki, można powiedzieć, miesza się ze światem nadprzyrodzonym, ale też bardzo ważną rolę odgrywa przyroda. Przyroda jest bohaterem bardzo często ballad i także również w naszym przypadku, w przypadku ballady Świtezianka. Postawiłam pytanie, czy natura może wymierzyć karę? Spróbujemy sobie ten problem rozwinąć, rozpatrzeć. Oczywiście najpierw prześledzimy wydarzenia w Świteziance. Wydarzenia dzieją się nad brzegami jeziora Świteź. Miejsce, które często odwiedzał, może nie odwiedzał, spacerował właśnie nad brzegami jeziora Świteź sam Adam Mickiewicz. Uczynił je bohaterem kilku utworów. Właśnie mamy balladę Świtezianka, ale też jest ballada Świteź, która również pochodzi z tego tomu Ballady i romanse. Natomiast czas jest nieokreślony. Nie wiemy, kiedy dokładnie dzieją się wydarzenia. Wiemy, że nad brzegami jeziora Świteź. Utwór oparty jest na ludowym podaniu związanym ze Świtezią. Wierzono, że właśnie w tym jeziorze kryją się nimfy, kryją się jakieś tajemnicze moce. No a przede wszystkim utwór opowiada o miłości, zdradzie i karze. Czyli wielki romantyzm na pewno jest obecny w tej balladzie. Cóż też się wydarzyło nad brzegami jeziora Świteź? Strzelec co noc spotyka się z tajemniczą dziewczyną, z tajemniczą pięknością.
Dziewczyna właściwie nie wiadomo, kim do końca jest, jest taka osnuta tajemnicą. Strzelec w końcu prosi ukochaną, aby zamieszkała z nim w leśnej chacie. Oczywiście przysięga jej dozgonną miłość, wierność, padają wielkie słowa, ale dziewczyna, kochanka, jest trochę niepewna. No niejako trudno jej uwierzyć w tak wielkie słowa, słowa obietnicy wielkiej miłości, przyjaźni i ostrzega strzelca przed złamaniem tej przysięgi. Biada temu, kto złamie przysięgę. No, także jest bardzo niepewna w swoim kontakcie ze strzelcem. Kiedy strzelec wraca do domu, ze wzburzonych wód jeziora wyłania się znowu piękna dziewczyna i namawia go, aby zapomniał o ukochanej. No, strzelec, trzeba powiedzieć, że no, waha się, zastanawia się, pamięta o przysiędze złożonej dziewczynie nad jeziorem Świteś, ale jednak w końcu ulega pokusie, łamie dane słowo. Kiedy zbliża się do rusałki, rozpoznaje w niej swoją ukochaną, właśnie tę pierwszą dziewczynę, którą spotykał, której złożył przysięgę. Okazuje się, że w obie dziewczyny wcieliła się ta sama kobieta, Świtezianka, bogini jeziora Świteś. Dochodzi oczywiście do tragedii. Zdradzona kochanka wymierza strzelcowi karę. Ciało młodzieńca zostaje pochłonięte przez ziemię. Jego dusza błąka się obok modrzewia, pod którym spotykali się zakochani. Czyli strzelec niestety nie dotrzymuje przysięgi. No i zostaje skazany na unicestwienie, na cierpienie. Także bardzo wymowne zakończenie, tak przedstawia się historia, czyli mamy dwoje bohaterów, tutaj jeszcze przyjrzyjmy się bliżej i dziewczynie, i strzelcowi. Oczywiście oboje są piękni, młodzi, szczególnie dziewczynę charakteryzuje niezwykła uroda. Ale dziewczyna jest też bardzo tajemnicza. Nie wiemy, kim tak naprawdę jest. Skrywa prawdę o swoim pochodzeniu i także nie ufa kochankowi. Tu już przybliżając tę historię, zwracałam uwagę, że jest taka nieufna, no, nie wierzy w stałość uczuć strzelca i po prostu wystawia go na próbę. Natomiast trzeba przyznać, że ta przysięga strzelca była, wydaje mi się, szczera. On rzeczywiście tak czuł miłość do tajemniczej dziewczyny. No i okazuje jej oczywiście przywiązanie. Niemniej jednak wystawiony na próbę nie podołał temu wyzwaniu i łamie dane słowo, niejako zawodzi dziewczynę. No i trzeba tu podkreślić, że jawi nam się jako osoba, która łatwo ulega wpływom. Jego słowa są takie miałkie, rzuca słowa na wiatr, prawda? Czyli nie można mu do końca wierzyć, ulega pokusie. No, także trzeba tutaj też podkreślić moim zdaniem, że strzelec mimo wszystko też uległ czarowi, prawda? Tutaj warto poszukać jakiegoś usprawiedliwienia dla kochanka. Jest rzeczywiście lekkomyślny, nie przewidział konsekwencji swojego zachowania i po prostu uległ niejako nastrojowi chwili. Czyli mamy strzelca, mamy tajemniczą dziewczynę, ale oczywiście
takim trzecim bohaterem jest natura, jest przyroda. To jest, przyroda jest również głównym bohaterem obok dziewczyny i strzelca. Spójrzcie, jak ważną rolę tutaj odgrywa. Przede wszystkim tworzy nastrój w tym dziele. Tak, mamy światło księżyca, wydarzenia dzieją się w lesie nad brzegiem jeziora. Natura również wskazuje na upływ czasu. Mijają lata, zżółkniały liścia, tak mówią słowa jednej ze strof ballady. Także mamy upływ czasu pokazany dzięki przyrodzie. No i właśnie, czy natura może wymierzyć karę? Może, ma siłę sprawczą tutaj w naszym utworze, wymierza karę, gdyż to właśnie natura jest strażnikiem moralności. Cóż jeszcze? No tutaj warto podkreślić, że przyroda się zmienia, przyroda na bieżąco reaguje na poszczególne wydarzenia. To piękno przyrody też możemy odczytać na podstawie środków stylistycznych. Są oczywiście epitety, czyli wyrazy określające rzeczowniki w utworze literackim, tak? Gęsty las, wodne przestworza, srebrzyste błonie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, czyli onomatopeje, zaszumiał las, tak? Wyliczenia, wietrzyk świsnął, obłoczek pryska. No i także mamy takie wyolbrzymienie, czyli hiperbole, roztwiera paszczę otchłań podwodna, tak? Czyli te środki stylistyczne, no, utwór jest pisany wierszem, prawda? Także one też tutaj są bardzo ważne. To słowo też ma kluczowe znaczenie. Ale zwracam jeszcze raz uwagę, natura jest jednym z głównych bohaterów ballady Świtezianka. Możemy wyróżnić tutaj trzy takie główne motywy, tak? Winę i karę, już o tym wspominałam. Oczywiście odrzucona miłość, no i natura, prawda? Natura też jest tutaj nie tylko bohaterem, ale tutaj mówimy o tym, że również jest motywem przewodnim w tym utworze. Wina i kara, motyw winy i kary. Zwróćcie uwagę, kochani, że utwór przede wszystkim podkreśla, że należy liczyć się z konsekwencjami swoich czynów, tak? Tu podobnie jak w drugiej części Dziadów mamy odwołanie do ludowej moralności, nie ma winy bez kary, po prostu kto zawini, zostanie ukarany. Złamanie przysięgi zasługuje na ten najwyższy wymiar kary. Zobaczcie, że strzelec zostaje unicestwiony. No, tutaj szukałam już wcześniej jakiegoś usprawiedliwienia dla strzelca. Myślę, że tym usprawiedliwieniem może być fakt, że ulega on jednak czarowi, prawda? Ulega on takiej, no, pozaziemskiej sile, można powiedzieć. No, ale właśnie strażnikiem tego moralnego porządku jest w tym świecie natura, no i ona dokonuje tego aktu zemsty. Drugi motyw, czyli odrzucona miłość, no tutaj miłość jest ukazana jako to uczucie najwyższe, wręcz można powiedzieć święte. Kto sprzeniewierzy się miłości, musi ponieść najsurowszą karę. No i właśnie ostatni motyw, natura. Warto podkreślić, że natura jest tutaj taka mroczna, tajemnicza, tworzy tło dla wydarzeń, oczywiście buduje nastrój, o czym już wcześniej wspominałam, ale także oddaje przeżycia bohaterów. Także podsumowując, natura jest po prostu ogromną siłą, która ma wpływ na ludzkie losy, ludzkie uczucia. Rozmawiamy o balladzie, kochani, także to jest też pojęcie, które musicie znać jako podsumowanie. Popatrzcie, jakie są cechy ballady jako
gatunku literackiego. Zbierzemy sobie to, o czym już Wam opowiedziałam, tak? Czyli przede wszystkim przenikają się tutaj dwa światy. Świat rzeczywisty, mamy rzeczywistą postać, strzelca. Z drugiej strony ta tajemnicza kobieta, rusałka, nimfa wodna. W balladzie występują gwałtowne uczucia, uniesienie miłości, zdrada, zemsta. Właśnie te wielkie uczucia mamy w naszej balladzie. No i oczywiście, skoro tak gwałtowne uczucia, towarzyszy im też odpowiedni nastrój, nastrój tajemnicy, grozy. Wspominałam już o tej ludowości, odwołanie się do ludowej moralności. No i zwróćcie uwagę, jeszcze melodyjność, bo tutaj Świtezianka jest utworem napisanym wierszem, czyli też już pewnie zauważyliście, że ballada łączy w sobie elementy trzech rodzajów literackich, tak? Epiki, no bo mamy bohaterów, mamy fabułę, jakąś historię przedstawioną, liryka, elementy liryki. Zwróćcie uwagę, zresztą tutaj jedną strofę prezentuję, tutaj na kolejnym slajdzie też jeszcze fragment Świtezianki sobie przeczytamy, bo tutaj chciałam zwrócić uwagę jeszcze na budowę. Czyli elementy liryczne są oczywiste, bo jest to utwór pisany wierszem, zresztą ważną rolę również odgrywają tutaj środki stylistyczne. No i cechy dramatu mamy wypowiedzi bohaterów, tak? Tutaj jeszcze zapisałam taką cechę jak melodyjność. Zwróćcie uwagę, ballada też w ogóle kojarzy nam się troszeczkę z piosenką, prawda? Ta melodyjność jest odzwierciedlona w takiej bardzo regularnej budowie. Świtezianka zbudowana jest ze strof czterowersowych, na przemian 10 i 8 zgłoskowe wersy mamy. No i też regularny układ rymów, tak? Popatrzcie, rada, biada, naruszy, duszy, czyli tutaj dalej też czeka, daleka, skronie, błonie, czyli mamy rymy przeplatane, tak? Także podsumowując, kochani, to te cechy ballady powinniście zapamiętać, czyli jeszcze raz przenikanie się dwóch światów, tego rzeczywistego i fantastycznego, gwałtowne zdarzenia, nastrój grozy i tajemniczości, odwołanie do ludowości, melodyjność, no i jako gatunek oczywiście łączy w sobie elementy trzech rodzajów literackich, tak? Także to są informacje do zapamiętania. Piękny utwór, taki subtelny, ale z drugiej strony też taki groźny i mroczny, prawda? Także no, ten kontrast też tutaj możemy dostrzec. Tyle jeśli chodzi o Świtezianke. Teraz przechodzimy do innego utworu, do Reduty Ordona, opowieści o bohaterze. Na ostatniej lekcji rozmawialiśmy sobie o śmierci pułkownika, tak, o utworze Mickiewicza Śmierć pułkownika. To jest utwór, który wspominałam ostatnio o tym, został napisany po upadku Powstania Listopadowego, podobnie jak i Reduta Ordona. Ten utwór również nawiązuje do Powstania Listopadowego. Reduta Ordona tak naprawdę to poetycka wizja wydarzeń z końca Powstania Listopadowego. Przedstawia obronę jednego z posterunków artyleryjskich na Woli w Warszawie w 1831 roku. Oczywiście obronę przed wojskiem carskim. Obrońcami polskimi dowodził Julian Konstanty Ordon. I tutaj warto też zwrócić uwagę na fakt, że Mickiewicz usłyszał opowieść uczestnika walk i właśnie na podstawie tej opowieści napisał Redutę Ordona, tak? Czyli Ordon jako postać autentyczna
został tutaj uwieczniony, upamiętniony w tym utworze, chociaż nie tylko Ordon, ale również żołnierze, czy nawet przede wszystkim żołnierze, którymi Ordon dowodził, przepraszam. Wydarzenia relacjonuje adiutant polskiego generała, który obserwuje zmagania Polaków. Reduta Ordona ma taki podtytuł Opowiadanie adiutanta, tak? Niejako z jego punktu widzenia poznajemy wydarzenia, właśnie tę obronę reduty. No, myślę, że tutaj tylko tak na marginesie wspomnę, myślę, że wiecie, że reduta to oczywiście umocnienie ziemne, takie obronne stanowisko, tak, którego bronili żołnierze. Wydarzenia rozpoczynają się oczywiście od niesamowitego ataku, nawału piechoty carskiej. Tutaj jeszcze wspomnę właśnie o tym opowiadaniu adiutanta, bo tak się zresztą w początkowych wersach jest mowa o tym, że wyszedł na działo i obserwował pole walki z naprzeciwka. Właśnie naciągała piechota carska, nadciągał oddział wojsk rosyjskich, który zaatakował redutę. No i chociaż żołnierze naprawdę bardzo odważnie, dzielnie bronili reduty, to wróg stopniowo zdobywał pozycję Polaków. Trwała zaciekła walka między Polakami a Rosjanami, no ale niestety w pewnym momencie Rosjanom udaje się przełamać opór Polaków. Cóż robi Ordon, reduta Ordona? Ordon, widząc właściwie nieuchronną klęskę, no, porywa się na takie działanie bardzo dramatyczne. Wysadza szaniec, sam ginie, giną Polacy, ale także szturmujący Rosjanie. Ordon po prostu skoczył do lochu i ładunek i wysadził ładunek wybuchowy. Reduta Ordona kończy się właśnie tragicznie, tak? No, Ordon spowodował, że nie tylko Rosjanie zginęli, ale też poświęcił swoje życie i życie swoich żołnierzy, aby no, w obronie po prostu ojczyzny, prawda? Sam czyn Ordona jest porównywany na końcu utworu, tutaj zapisałam taki ostatni punkt planu wydarzeń, smutny obraz po bitwie. Rzeczywiście jeszcze gdzieś tam się tlił dym, leżały ciała. Obraz taki bardzo smutny, tragiczny, natomiast sam czyn Ordona, sam czyn dowódcy jest w utworze porównany do czynu Boga, który w dzień ostateczny zniszczy ten nieludzki, ten niegodziwy świat. Także wielkie wydarzenie, piękny utwór, naprawdę warto się wczytać w redutę Ordona, bo uważam, że jest to wspaniałe dzieło Mickiewicza. Jeśli mowa o motywach, prawda, bo w Świtoziance też wskazywaliśmy sobie takie trzy główne motywy, w reducie Ordona oczywiście dwie przeciwne sobie siły, to jest taki główny motyw, czyli z jednej strony Polacy, z drugiej Rosjanie, pokazani są w kontrastowy sposób. Polacy są uosobieniem dobra, Rosjanie są uosobieniem zła. Tak? Mamy kontrast, ale tutaj oczywiście ten kontrast czy przeciwieństwa są jeszcze ukazane w liczebności dowódcy, w zaangażowaniu wojska w działania.
kiedy porównamy te dwie siły, tak, siłę Wojska Polskiego, sześć tylko miała armat, tak, po stronie rosyjskiej było to 200 armat, także ta przewaga Rosjan była wręcz miażdżąca. Zwróćcie uwagę na taki fragment o wojskach carskich. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Prosto, długo, daleko. Tak? Te wojska rosyjskie się wręcz ciągnęły, rozciągały po przestrzeni, także była to przewaga miażdżąca. Zwróćmy uwagę na dowódcy. Tam stał zawsze, to działo kierował, prawda? Także tu był cały czas dowódca na posterunku, na polu bitwy, cały, no niejako uczestniczył w walkach. Spójrzcie dalej, fragment, wywija, grozi wrogom. Natomiast wojska carskie, dowódca wojsk carskich, i widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął, prawda? Samo zaangażowanie też w działania, zwróćcie uwagę, tu jest ważny fragment. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Żołnierze bez rozkazu pełnią swą powinność, oni wiedzą, co do nich należy, prawda? Także tu też mamy różnicę, natomiast wojska carskie wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, długą czarną kolumną jako lawa błota. Wylewa się, prawda? Także Polacy walczą obronną ręką, natomiast tutaj te wojska carskie, jako to uosobienie zła w utworze, też w taki negatywny sposób jest to ukazane. Także tutaj ten kontrast jest bardzo widoczny. Zwróćmy uwagę jeszcze na same środki poetyckie określające redutę. Już przy innej okazji przypomniałam, wskazałam ten fragment, sześć tylko miała armat, ale tu jest sześć tylko miała armat, zobaczcie, że jest to taki szyk przestawny, inaczej mówiąc inwersja, tak? Normalnie tak powiedzielibyśmy, że miała tylko sześć armat, prawda? A tu sześć tylko miała armat. No oczywiście epitety, biała, wąska, zaostrzona, mamy też ożywienie, czyli animizację, głaz bodzący morze, metafory, no i ten kontrast, prawda, czarna kolumna, biała reduta, tak? Mamy też określenia w wierszu, które podkreślają kontrastowe ukazanie wojsk polskich i carskich, czarna kolumna, biała reduta, 200 armat, 6 armat, prawda? Także też tutaj na zasadzie kontrastu, ten kontrast po prostu widzimy również w języku. No właśnie, wielki utwór, dwa wielkie utwory Adama Mickiewicza. Myślę, że chociaż troszeczkę się do nich, do tych utworów przekonaliście i mam nadzieję, że na egzaminie pójdzie Wam już bardzo dobrze. Natomiast podsumowując Redutę Ordona, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, już wspominałam, że Ordon jest postacią historyczną, autentyczną, tak? No i przede wszystkim w utworze jest przedstawiony jako wielki patriota, prawda? Jako wielki patriota, wolność kraju stawia ponad inne wartości. Ale zwróćcie uwagę, w utworze Mickiewicza Ordon ginie, tak? Natomiast tak naprawdę Ordon przeżył. Przeżył, żył jeszcze wiele lat po powstaniu listopadowym. Pytanie, dlaczego w utworze Adama Mickiewicza Ordon ginie? No właśnie, może tutaj Mickiewicz popełnił błąd, może źle mu tę historię przedstawiono, natomiast nie chcę mi się w to wierzyć, wydaje mi się, że to był celowy zabieg pisarza. Zobaczcie, że przez śmierć Ordona no, ten jego czyn urasta do jeszcze większej rangi, prawda? Tutaj
dzięki tej śmierci oficera, no, jest podkreślona ta wartość ojczyzny, prawda? Orden, który poświęca swoje życie w obronie ojczyzny, tak? Właściwie wszystko, co najdroższe, można dać, aby tylko obronić ojczyznę. I dlatego pewnie Mickiewicz w swoim utworze napisał tak, że Ordon zginął. To tyle o tych dwóch utworach. Życzę Wam oczywiście dużo siły, odwagi takiej, jak mieli polscy żołnierze, a ta odwaga w życiu na pewno nam jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję i zapraszam na następną lekcję gramatyki. Dziękuję bardzo.